Przypomina właśnie podobnie szybki przewrót, który dokonano było na Białorusi, właśnie dojście do władzy Łukaszenki i zresztą Putina też. To znaczy i w jednym wypadku, i w drugim, i w trzecim, tym ukraińskim właśnie prezydentem został ktoś, kto był wybrany zupełnie w sposób demokratyczny. Tylko wszystko, co zrobił potem, nie ma nic wspólnego z demokracją. I to, co dzisiaj obserwujemy w Ukrainie, to jest właśnie taki coup d'état, czyli taki pucz, który oczywiście zaczął się przez łamanie prawa w parlamencie, stworzenie tej absolutnie nielegitymnej większości parlamentarnej, nielegitymnego rządu, z błogosławienia, milczącego błogosławienia oczywiście Zachodu, zmęczonego tymi wszystkimi kłótniami ukraińskimi. I to będzie miało skutki, bo to był jakby taki sygnał symboliczny. Ci ludzie otrzymali pewny swoisty carte blanche, oni szczerze wierzą, że mają prawo do wszystkiego i oni to niestety, ja przewiduję, że oni będą to robić, legitymizują swoje zachowanie właśnie zgodą Europejczyków.